Дорогие братья и сестры, Drodzy bracia i siostry, давайте откроем наши Библии. Otwórzmy nasze Biblię. iPady, телефоны, iPady i smartfony. Все, что у вас есть, где есть Библия. Давайте to wszystko, w których jest Słowo Boże. И откроем Ewangelię od Jana, 16 главу. Otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 16. 12 i 13 teksty. 12 i 13 tekst. Jeszcze mnogo imię skazać wam, no wy teraz nie możecie wmieścić. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Kiedy же przyjdzie on, Duch istiny, to nastawi was na wszelką istinę, ibo od siebie mówić będzie. Но не от себя говорить будет, простите, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Lecz gdy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. No ja chciałbym, żeby my задумались nad faktem opisanym w 12 tekście, przede wszystkim. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy rozmyślali nad faktem opisanym w tym 12 wierszu. Jezus Chrystus, obszając z swoimi uczniami, 3 albo 3,5 roku, po różnemu jest. Jezus Chrystus był razem ze swoimi uczniami, przebywał 3, a może 3,5 roku, różnie to jest interpretowane. Sam Bóg присутствовал z tymi uczniami. Sam Bóg uczył tych ludzi. Sam Bóg obcował z tymi uczniami i sam Bóg ich uczył. I on mówi, ja mnogo imię skazać wam, no wy teraz nie możecie wmieścić. I powiada, wiele mogę wam powiedzieć, ale wy to znieść albo pomieścić nie jesteście w stanie. Niżeli Bóg, wszechsilny Bóg, stworzywszy nas, nie mógł wnuszyć uczniom poznanie istiny? Czyż Bóg wszechmogący, Stwórca, nie był w stanie włożyć im do umysłu poznania prawdy? No on mówi, nie, должен прийти Duch istiny. No ale on mówi, nie, tu powinien przyjść Duch prawdy, który nastawi was na wszelką istinę. Który wprowadzi was we wszelką prawdę. Po сути, Jezus Chrystus w tych tekstach, tymi słowami, odkrywa nam princip swojej roboty z nami, obraszenia nas. W istocie rzeczy Jezus otwiera nam, pokazuje nam zasady życia. Duch Święty должен произвести в нас величайшее внутреннее изменение. То Дух Święty powinien przeprowadzić w nas przemianę. Бог насильственно не внушает нам какие-то истины. Pan Bóg nie wkłada nam czegokolwiek, ale on dokonuje zmian. Он нежно стучит в наше сознание. Он bardzo delikatnie puka do naszej świadomości. W fizyce jest jeden zakon. W fizyce jest jedno prawo. Wszelka wibracja w zakrytym przestrzeni zatrzymuje się, umiera. Wszelkie drgania w pomieszczeniu zamkniętym zanikają, czyli przestają istnieć. U mnie wyznikają pytania, ja думаю, u was wszystkich, почему ученики не могли понять и принять полноту истины, которую должен был и мог сказать им сам Господь Бог? Powstaje zatem pytanie, dlaczego uczniowie nie byli w stanie pojąć całej prawdy, którą osobiście mógł im przekazać Jezus? Вот как в физическом мире любая вибрация в закрытом пространстве, она умирает. To jest tak, jak w świecie fizycznym wszelkie drgania w zamkniętym pomieszczeniu zamierają, umierają. My możemy przenieść zakon fizyki na duchowne состояние człowieka. My możemy przenieść prawo fizyczne do duchowej sytuacji człowieka. Любое духовное движение, любое развитие человека, оно
останавливается и умирает, если наше сознание находится в закрытом состоянии. Zatem jakikolwiek duchowy wpływ, ruch zaniknie, jeżeli nasza świadomość jest w zamkniętym pomieszczeniu. I вот mnie bardzo interesuje вопрос, что же закрывает наше сознание для познания и принятия Иисуса Христа. Dlatego interesuje mnie, co hamuje poznanie prawdy. Что делает наше сознание таким, которое не воспринимает истину? Co czyni, że nasze poznanie przeszkadza przyjęcia prawdy? Что приводит нас к тому, что наше сознание отвергает Бога? Co doprowadza nas, że nasze poznanie odrzuca Pana Boga? Знаете, очень много факторов жизненных, которые нас приводят к этому состоянию. Wiele факт ситуации prowadzi нас до чего-то такого. И давайте не в порядке важности, а в порядке нашего просто размышления коснемся некоторых из них. Dlatego zwrócimy uwagę на te rzeczy nie w porządku ich ważności, ale tak, jak będziemy o nich rozmyślać. Что мешало ученикам принять истину Иисуса Христа в ее полноте? Co przeszkadzało uczniom przyjąć w pełni tego, co przekazywał Jezus Chrystus? Ich religijna tradycja mieszała im. Przede wszystkim przeszkadzała im ich tradycja religijna. Ich religijna tradycja zakrywała ich сознание к принятию полноты истины. To właśnie religijna tradycja zamykała ich zdolności do w pełni poznania prawdy. Более того, ponadto religijna tradycja przywiła k temu, że między uczniami były spory, było sprzeciwienie drug drugu. To przecież między uczniami były spory i problemy jeden z drugim. Jedni mówili, нужно обрезание, другие говорили, не нужно. Jedni mówili, potrzebna jest obrzeska, drudzy mówili, że nie. Jedni mówili, że na prazniki Pasku нужно посещать храм. Jedni mówili, że na święto Paschy należy pójść do świątyni, drudzy nie. Jedni mówili, że żertwienne można kuszać, a nie żertwienne, или наоборот, нельзя. Jedni mówili, że to, co poświęcone na ofiarę, można jeść, drudzy, że nie. I mnogie, mnogie tradycje, które były w religijnym mirie иудеев, они были вот этим закрывающим фактором сознания учеников. То właśnie wiele rzeczy z tradycji religijnej Żydów były elementem zakrywającym poznanie ich prawdy. Religijna tradycja имеет глубокие корни, и я думаю, что она имеет не только определенные корни i последствия для евреев, но и для нас. Tradycja religijna ma swoje głębokie korzenie i ma wpływ, miała wpływ nie tylko dla Żydów, ale także i ma na nas. W mojej pastorskiej praktyce ja miał большие проблемы с одной церковью, где я служил. Ja w mojej praktyce duszpasterskiej miał wielki problem z jednym zborem, w którym służyłem. Это был Кавказский регион, где очень много национальностей и культур. То было в регионе Кавказу, где было wiele narodowości i kultur. И в горах, высоко в горах, жили бывшие ссыльные, которых сослала еще Екатерина Великая. Wysoko w górach mieszkali ci, których zesłała tam Rosyjska imperatrica. Tak, rosyjska królowa Katarzyna.
И они называются на территории бывшего Советского Союза молокане. И они на территории бывшего Związku Radzieckiego называют себя молокане. Они расположены на Кавказе, в Молдове. Они мешкают и на Кавказе, и в Молдавии. И в Средней Азии. И в Środkowej Азии. И иных мест. И одна группа вот этих молокан, они приняли адвентизм. И одна из групп молоканов приняли адвентизм. И эта группа входила в мою обязанность, я как пастор их посещал и соответственно, служил им. И та группа подлегала моей опеке, и я их отвечал, и им служил. Вы знаете, я имел большую проблему с этими очень хорошими, добрыми людьми. Я имел великий проблем с теми очень добрыми людьми. Они не воспринимали меня как пастора. Они не принимали меня как пастора. Ну, не все, но некоторые, скажем. Не все, но некоторые из них. Некоторые братья, мужчины. Прежде всего, братья, мужчины. Потому что в их традиции пастор должен иметь бороду. Dlatego, że według ich tradycji pastor duchowny powinien mieć brodę. И если я не имел бороды, то чай, какой же ты пастор? Они то говорили, не мовили, ты броды не маешь, да який из тебя пастор? И они брали с Ветхого Завета текст, подтверждение того, и они ze Starego Testamentu вычергали текст библейный на подтверждение своего погляду. И я, как всегда, ехал к ним, с одной стороны, с радостью, а с другой стороны, тягостно было мне. Я с одной стороны с радостью ехал, но с другой стороны чувствовал себя недобро. Они постоянно мне упрекали, что я не следую этой традиции. Они стали припоминали мне, что я эту традицию не доховую. Много-много традиций существует, которые имеют местное, локальное такое значение. Wiele традиций istnieje, które ma znaczenie lokalne. В Украине, в Молдове существует еще древняя православная традиция, которая пришла к адвентизму, что сестры не могут приходить на богослужение без таких, ну, называют косыночки, платки. Да. Yeah. Но właśnie в Молдавии, на Украине есть вплыв традиции православной на адвентизм, где уважа się, że сестры не повинны приходить на набожество без хустки на голове. И это создавало очень много проблем в отдельных церквах. И в некоторых сборах то bardzo wielkie проблемы приносило. Доходило это до того, что собирался совет, они решали эти вопросы, как быть, когда можно это делать, когда нельзя, кто должен это делать. Ну и właśnie spotykały się rady zboru, które dyskutowały над тем, czy to można robić, czy nie można, jeżeli nie można, то kiedy? И в церкви на протяжении всех веков были те или иные проблемы. И в костеле на протяжении веков было много подобных проблем. Когда адвентистская церковь была еще движением, не имела церковной организации такой стройной. Kiedy Kościół Adwentystów był jeszcze ruchem, nie mającym swojej organizacji, то Джеймс Уайт, супруг Елены Уайт, то Jakub White, mąż siostry White, napisał taką biblijską historię, wizualnie narysował to wszystko. Od stworzenia naszej ziemi do drugiego przyjścia Chrystusa. To on narysował historię biblijną od stworzenia świata aż do przyjścia Chrystusa. И он нарисовал творение Адам. Вы знаете это все, падение Адама. И то он нарисовал створение Адама, его упадок. Потом изгнание из рая. И выгнание из раю. Моисей. Мойжеш. Закон Божий, когда на Синае был дан. И надание права Божьего. И так далее, до самого конца. И так далее, аж до самого конца. И в центре вот этой такой панорамы истории нашей земли, и в środku панорамы истории нашей земли, он поставил закон Божий. Там поставил право Божие. Когда сестра Вайт увидела
вот такое миропонимание, библейское такое понимание в wizualnej formie. Kiedy siostra White zobaczyła właśnie tą ilustrację i pojmowanie tych rzeczy, to ona zrobiła swój wariant historii na panoramy naszej ziemi. To ona zrobiła swój wariant panoramy historii naszej ziemi. Ona wzięła wszystkie te fakty, które były złożone Jamesem White'em, jak i zostawiła praktycznie wszystko, jak było. Ona wszystkie te elementy, które Jakub White użył, pozostawiła. W centrum wszystkiej historii naszej ziemi stał Golgowski Krzyż. Ale w środku tej historii postawiła krzyż Golgoty. A za Chrystusem troszkę dalej ona postawiła zakon Boży. A tam za Chrystusem troszeczkę dalej postawiła tablicę prawa Bożego. Wy możecie widzieć w cwiecie krasiwe te panoramy naszej historii biblijskiego izjasnienia. Wy możecie to zobaczyć, tę ilustrację kolorową. Religijna tradycja zależy od naszej mentalności. Dlatego tradycja religijna zależy od naszej mentalności. A nasza mentalność zależy od mnogich faktorów życiowych. A mentalność nasza zależy od wielu różnych życiowych elementów. Nasza mentalność zależy od tego, kto byli nasi rodzice, prarodzice. Zależy o tym, kim byli nasi rodzice, kim byli nasi dziadkowie i przodkowie. Posiedzieli wy dziecki sad. Czy byliście w przedszkolu? Ili wy byli, was wychowywała mama, rodzice? Czy wychowywała was mama? W jakiej szkole wy uczyliście? W jakiej szkole uczyliście się? W jakiej stronie wy wyrosli? W jakim kraju wyrośliście? To zależy, jakie wasze socjalne położenie. Jakie jest wasz status społeczny? No, mentalność naszą także формирует этот мир окружающий. Але наша ментальность również формує, вплива на неё світ, в котором мешкам. Этот мир, в котором мы живём, то сообщество наших друзей, они создают наше мировоззрение. То właśnie наш погляд, światopogląd, погляд на świat, również tworzy się przez kontakt z naszymi przyjaciółmi. A kto z was kiedyś próbował wejść w rzekę górną rzekę? Czy ktoś próbował wejść do rzeki w górach? W górach. Tak. W górach? Ona może być nie очень głęboka. Ona może być nie głęboka. I ciśnienie może być nie takie już straszne na pierwszy wzgląd. Nawet ten strumień nie musi być taki straszny. Ili może być kto z was próbował wejść w moment odliwa ili przyliwa moria? A może ktoś z was próbował wejść w momencie, kiedy następuje przypływ albo odpływ morza? Ja jednażdy spytał to w Arabijskim morzu. Jakim? Arabijskie. Ja raz to przeżyłem w morzu. Arabijskie morze. Morze. Azowskie? Arabia. Indyjski okean. A, sorry. Arabian. Okay. Ja raz przeżyłem to w Morzu Arabskim. Wizualnie wy nie ощущаете tej siły. Wizualnie nie jesteście w stanie tę siłę zauważyć. Wam кажется, что вода особо-то так быстро не течёт и ничего не произойдёт. И wydaje wam się, że ta woda nie płynie tak szybko. Но если вы войдёте в горную реку, даже вот чуть-чуть так вот зайдёте, это очень опасно. Ale jeżeli wejdziecie w rzekę górską, tak troszkę głębiej, to może to być niebezpieczne. Woda ma tak nazywaną przyliwną siłę, albo że tę ciągową siłę, kiedy człowieka może pogłosić. To woda ma siłę przypływu, która ciągnie was i może was przewrócić.
И когда мы становимся в эту воду, мы рискуем, очень рискуем, вплоть до того, что потерять жизнь. Dlatego też, jeżeli do tej wody wejdziemy, możemy zaryzykować naszym życiem. W naszej cerkwi, sława Gospodu, mnogo młodych ludzi. Dzięki Bogu w naszym zborze wiele młodych ludzi. I w młodości my nie ощущаем tych опасностей, które mogą okrążać nas. W młodości my nie odczuwamy tych niebezpieczeństw, które nas otaczają. Nam кажется, że течение nie очень silne. Wydaje nam się, że ten ciąg nie jest silny. No, mir, мирская жизнь, мирские традиции, świat, świeckie życie i świeckie tradycje, они создают такую ментальность. One tworzą taką mentalność, że my stajemy się rabami wszystkich tych obstajatelstw. My stajemy się wtedy niewolnikami tych okoliczności. My stajemy się rabami tych przywyczek, tych tradycji. I stajemy się niewolnikami tych właśnie tradycji i zwyczajów. I ten mir 24 часа w сутки ciągnie nas, jak rzeka, jak przeliw. To właśnie świat przez 24 godziny na dobę ciągnie nas, jak ta rzeka, i jak ten przypływ i odpływ morza. Przez telewizję, przez internet, przez telewizję, przez internet, przez naszych przyjaciół, przez naszych przyjaciół, przez naszych przyjaciół w uniwersytecie, gdzie my uczymy się, przez naszych przyjaciół w uniwersytecie, gdzie uczymy się. I tylko mgnowieniami my imiejem etu związ, krótką związ z Bogiem. W sobotę, może być, kto jeszcze posiściaje, może być celkę. No, może ktoś ma od czasu do czasu krótką łączność z Bogiem w czasie soboty. Inakda, może my odkrywamy Biblię, czytajemy coś. Może też otwieramy Pismo Święte, czytamy coś. Вот эта мирская ментальность – это страшно замкнутое пространство. Та właśnie ментальность świecka jest таким замкнутым помещением. Она не дает возможности Духу Святому достучаться до нашего сознания. То она не позволяет Духу Святому, чтобы пукал до нашей świadomości. Вот. Мы знаем такое слово глобализация. Мы знаем это слово глобализация. Мы говорим о глобализации с точки зрения финансов и экономики. Мы смотрим на глобализацию с пункта зрения экономии и финансов. Но любая глобализация в любое время касалась не только экономики, но и сознания человека. Але якакольве глобализация мяла вплыв не только на экономию, але również świadomość ludzi. Дьявол использует эти глобализационные возможности. Дьявол выкорыстує те можливості глобалізаційні. Он изменяет систему ценностей в нашем сознании. Он изменяет наши вартости в нашей świadomości. И наша ментальность становится закрытой для Бога. И наша ментальность стає się замкнутым помещением для Пана Бога. Мы живем совершенно другими ценностями. Мы так направде живемо иными вартостями. Я хочу сказать еще о том, что для учеников было очень сильным закрывающим фактором их доктрины. Для учеников таким элементом замыкающим были również доктрины. Когда комментарии к Библии становились важнее самой Библии. Kiedy komentarze do Pisma Świętego stają się ważniejsze od Biblii. И сейчас очень часто богословы говорят. И często teolodzy mówią, комментарии иногда важнее, чем сама Библия. Że komentarze są jednak ważniejsze od Biblii. Мы должны понять следующее, что Слово Божие, истина, которую Господь оставил нам для нашего просвещения.
to właśnie prawda, tę, którą nam Bóg pozostawił. I ta istina. I ta prawda. Duchem Świętym ona może wzrodzić nas. Ona może stworzyć nas совершенно drugimi. To właśnie ta prawda może doprowadzić do naszego nowonarodzenia i pełnego poznania prawdy. Через богословие дьявол иногда работает таким образом, что он создает религиозный экстремизм. To właśnie dzięki teologii diabeł stara się doprowadzić do religijnych skrajności, ekstremizmów. Что такое религиозный экстремизм? Co to jest religijna skrajność? Мы говорили о том, что в Библии центром спасения является Иисус Христос. My mówiliśmy, że środkiem Biblii jest zbawienie Jezusa Chrystusa. Все то, что мы берем из нашей религиозной жизни, то wszystko, co bierzemy z naszego życia religijnego, и ставим как условие спасения, и stawiamy jak warunek zbawienia, вместо Иисуса Христа, w miejsce Jezusa Chrystusa, на место Иисуса Христа, na miejsce Jezusa Chrystusa, является религиозным экстремизмом, staje się religijną skrajnością. Оно отвращает, закрывает наше сознание от Иисуса Христа. И оно замыка нашу świadomość на Иисуса Христуса. Дьяволу приятно, если мы будем с вами спорить о том, Дьявол jest zadowolony, jeżeli będziemy toczyć spory. Что мы можем кушать, что мы не можем кушать. Co możemy jeść, czego nie możemy jeść. Как мы куда должны пойти, куда не должны Где пойти. Где можно пойти, где не можно пойти. И очень часто люди, приходя в церковь, спрашивают прежде всего, а что можно делать, а что нельзя делать? Часто люди приходят до костела и питают, что можно делать, а чего не можно. Вы знаете, Дух Святой, вселяясь в наше сердце, Duch Święty wpływa na nasze serce. Jeśli nasze сознание открыто. Jeżeli nasza świadomość jest otwarta. Apostol Paweł mówi, производит нас i chcenie i действие. To on sprawia nasze chcenie i wykonanie. Он делает так, что наша религия будет сбалансированной в Боге, в Иисусе Христе. Он sprawia, że nasza religia będzie zbalansowana, zrównoważona w Jezusie Chrystusie. Поэтому мы должны быть открыты к влиянию Духа Святого. Dlatego powinniśmy być otwarci na wpływ Ducha Świętego. Очень много различных факторов, которые влияют на закрытость и открытость нашего сознания. Jest bardzo wiele elementów, które wpływają na zamknięcie lub otwarcie naszej świadomości. Это очень, очень сильное влияние эгоизма. To silny wpływ egoizmu. Это конфессиональная закрытость такая, когда люди закрываются w siebie, w swojej religii. To jest zamykanie się konfesyjne, kiedy ludzie w swojej religii zamykają się Когда Господь na innych. Иисус Христос сказал, идите, не бойтесь, идите и проповедуйте. Jezus Chrystus powiedział, idźcie, idźcie i głoście. А народ израильский закрылся в своей национальной религиозной культуре. А он в культуре религийной, ten народ израильский замкнул się. Господь сказал им, будьте священниками для всех народов. Powiedział, bądźcie świadkami dla wszystkich народов. Они сказали, нет, все народы нечистые. А они powiedzieli, nie, народы inne to są nieczyste. Вот эта конфессиональная закрытость, она закрывает сознание учеников. И то również та конфессийная изоляция, замкнение имел вплив на учнев. Дьявол делает все возможное, чтобы мы жили в этом закрытом пространстве. Дьявол робит все, чтобы мы в таком замкнутом помещении жили. Дьявол как бы загоняет силы людей в такое, знаете, как
как животных, вот овец загоняют в стойло. То дьявол пробует нас загонить, так как овцы до шопы. Он загоняет нас в интеллектуальное, религиозное такое ограждение. Он нас загоняет в такую религиозную ситуацию. Он нас загоняет в культурную зависимость какую-то. Он нас вводит до какого-то такую зависимость культурную. И многие-многие другие факторы влияют на... И разные-разные элементы влияют. На нашу открытость принятия истины и Бога. На нашу отвертость принятия правды Божьей. Что нужно было для учеников, чтобы их сознание открылось? Что належало, что учениковы должны были сделать, чтобы их сознание было открыто? Господь допустил в их жизнь переживания. Пан допустил на них житие doświadczeń. Он допустил в их жизнь многие тяжелые обстоятельства. Он допустил до того, что они знали себя в очень трудных жизненных обстоятельствах. Но самое главное, что произошло в учениках, чтобы они открыли свое сознание. То, прежде всего, было то по то, чтобы они, учениковы, открыли, отварли свою сознание. Это те обстоятельства, которые апостол Павел называет сораспятие с Иисусом Христом. То są те okoliczności, o których apostoł Paweł mówi, żebyście byli ukrzyżowani razem z Chrystusem. Oni widzieli Chrystusa rozpiętym. Oni widzieli Chrystusa, który był zawieszony. Oni widzieli Jezusa Chrystusa wskrzeszonym. Oni widzieli Chrystusa, który był wzbudzony z martwych. Oni видели его, слышали его, их руки осязали. Они видели, слышали, их руки дотыкали. И их религия из формальной иудейской религии, их религия от формальной иудейской религии, превратилась в живые отношения с Сыном Божиим, с Богом, которого они лично знали. И она переменилась в живые osobistą relację z Bogiem Jezusem, którego znali. I w tym osobna rola Ducha Świętego. A w tym była szczególna rola Ducha Świętego. My должны понимать этот процесс. My powinniśmy rozumieć ten proces. I my должны прислушиваться и отдаваться влиянию Ducha Świętego. My powinniśmy się przysłuchiwać i poddawać się wpływowi Ducha Świętego. My должны понимать, что только силой Святого Духа. I rozumieć, że tylko siły Ducha Świętego. Nasz charakter, nasze ценности zmienią się. To dzięki temu nasz charakter, nasze wartości zmienią się. My możemy измениться w Boży obraz. My możemy измениться w Boży obraz. My możemy zmienić się na obraz Boży. Но это может произойти только силой Святого Духа. А то только dzięki mocy Ducha Świętego. Мы можем воистину быть подобны образу Господа нашего Иисуса Христа. И мы можем стать чем подобными до образу Пана Иисуса Христуса. И я хочу пожелать всем нам. Я хотел бы вам желать всем, чтобы мы с вами как можно быстрее могли откликаться на призыв Духа Святого. Żebyśmy my razem mogliśmy szybko zareagować na Ducha Świętego. Чтобы наше сознание было открыто к влиянию Божию. Żeby nasza świadomość była otwarta na wpływ Boży. Чтобы мы полностью преобразовались. Żebyśmy się w pełni przeobrazili. Чтобы наша религия была наполнена радостью. Żeby nasza religia była wypełniona radością, żywego общения z naszym Gospodem. Tego żywego obcowania z naszym Bogiem. Amen. Amen.